Jantos wszedł i za chwilę także zajmie swoje miejsce Celtis. I uwaga, jest sygnał świetlny do startu. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. I ruszyły. Ostatni ruszył Eon. A tam jeden z koni stajni Olszany wyszedł na prowadzenie. To jest Jantos. Jantos, a na drugiej pozycji jego towarzysz stajenny Echago. Czyli cała stajnia na froncie. Na trzeciej pozycji na razie Kanton. Za Kantonem do przodu przesuwa się większym kołem Celtis, czyli jeden z faworytów, a drugi Amar na razie z tyłu, podobnie zresztą jak Eon. Stawkę zamyka nieźle na razie sobie radzący, jeszcze nie odpada. Trust zajmuje miejsce w tej chwili siódme. Konie zbliżają się do zakrętu, jeszcze jakieś 1200 metrów do celownika. Wzmacnia tempo Jantos. Blisko niego jest także Hago. Na trzeciej pozycji cały w ręku Celtis. Bliżej przy wewnętrznej galopuje Amar. Obok Amara posyłany Kanton i stawkę zamyka Trust. Zaraz zobaczymy. O, już dostał, widzę, Bata Kanton. Jakiś oporny koń wyjątkowo. Nie może sobie z nim poradzić Aleks Ryznikow. Nie może go zmusić do szybszego galopu. Wydaje się, że ten koń już ma dosyć, będzie odpadał. Podobnie na razie kiepsko sobie radzi Trust, ale Trust już wyprzedził Kantona. Na prostą wyprowadzą jednak dwa konie ze stajni Olszany i dwa konie w okularach. Jako pierwszy Hago, blisko niego Jantos i tam dalej dobrze galopują Amar z Eonem. Rozpoczyna się finisz, a prowadzenie obejmuje Celtis. Celtis i walka tam o dalsze miejsca dobrze idzie od pola Eon. Zdecydowanie Celtis przed Amarem, a więc para faworytów nie zawodzi. Para faworytów nie zadwodzi. Amar, Celtis i któż tam będzie dalej walczył? O, tam dobrze Trust przeszedł i włączył się też do walki o te dalsze płatne miejsca. Amar przed Celtisem, Amar przed Celtisem i za chwilę celownik. Któż tam będzie lepszy? Jest za samym słupie, no chyba lepszy jest Celtis. Na trzeciej pozycji finiszował Eon i czwarty kończy Trust. Tutaj pozostałe konie rozsypały się po polu. Jako ostatni dotarł do celownika Kanton.